Jeżeli już zasubskrybujesz mój kanał, pamiętaj, aby wcisnąć dzwoneczek. Wtedy będziesz mógł otrzymywać powiadomienia. Cześć, z tej strony Radek z kanału GSME i zapraszam Cię na drugą część historii Ginny Wesley. Jeśli film Ci się spodoba, zasubskrybuj mój kanał i zostaw mi łapkę w górę. Zaczynamy! Ginny wróciła do Hogwartu we wrześniu 1995 roku. Podczas podróży pociągiem przedstawia Harrymu i Neville'owi swoją przyjaciółkę z Ravenclawu, Lunę Lovegood, która też jest na czwartym roku. Nową nauczycielką obrony przed czarną magią została pracująca dla Knota Dolores Umbridge. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Magii, Umbridge nauczała jedynie teorii. W związku z tym, za namową Hermiony, Harry decyduje się na utworzenie grupy, która zajmowałaby się ćwiczeniami zaklęć praktycznych. Ginny dołącza do tej grupy, przyprowadzając ze sobą Michaela. Na pierwszym spotkaniu wymyśla nazwę Gwardia Dumbledora. Ginny dołączyła do drużyny w zastępstwie za Harry'ego. Stwierdziła, że nie jest tak dobra jak Harry, więc jak w przyszłym roku Harry wróci do drużyny, to będzie starała się zostać ścigającą, bo woli strzelać gole niż szukać znicza. Święta miałyby szczęśliwym okresem dla Ginny, ale wszystko popsuło pokąsanie jej ojca przez Nagini. Gdy Ginny i inni zostali poinformowani, że ich ojciec przeżyje, następnego dnia udali się do świętego Munga, by go odwiedzić. Gdy Ginny dowiedziała się, że Harry uważa się za opętanego przez Voldemorta, zapytała go, czy ma luki w pamięci. Stwierdził, że nie, więc Ginny z całą pewnością stwierdziła, że nie został opętany. Dodatkowo przypomniała mu, że mógł ją zapytać o szczegóły, bo jest jedyną znaną mu osobą, którą Voldemort opętał. Spędziła święta na Greenwood Place 12 i ponownie odwiedziła swojego ojca w szpitalu podczas Bożego Narodzenia. W szpitalu spotkali Neville'a i jego babcię, którzy odwiedzali rodziców Neville'a. Po świętach Ginny wraca do Hogwartu i gra w swoim pierwszym meczu przeciw Puchonom. Ginny łapie znicz, ale Gryffindor przegrywa mecz. Ginny powiedziała Harrymu, że znicz nie był zbyt szybki i że szukający Puchonów Summerby jest przeziębiony i dlatego udało jej się go złapać przed nim. Fakt, że wymienili się swoimi doświadczeniami w grze na pozycji szukającego, zbliżył ich do siebie. Harry zaufał jej do tego stopnia, że powiedział jej o swojej potrzebie skontaktowania się z Syriuszem, a ona zachęciła go do tego. W maju Ginny ponownie grała w Quidditcha, Gryfoni rozgromili Ravenclaw dzięki wybitnej postawie Rona, który bronił jak w transie. Dodatkowo Ginny złapała znicz przed show. Dzięki temu Gryfoni wyprzedzili Krukonów w tabeli i zdobyli puchar. Nie spodobało się to Cornerowi, który pokłócił się z Ginny, a ona z nim zerwała. Brygada inkwizycyjna razem z Umbridge odkryła Gwardię Dumbledora, a potem pilnowała Ginny, Rona, Neville'a i Lunę w gabinecie Umbridge. Ginny i reszta zdołali się uwolnić, korzystając z doświadczenia zdobytego podczas spotkań Gwardii. Gdy Ginny odzyskała swoją różdżkę, zaatakowała Malfoya upiorogackiem. Ucieczka zakończyła się sukcesem, dzięki czemu mogli dołączyć do Harry'ego i Hermiony, którzy przy pomocy Graupa i Centaurów uwolnili się od Umbridge. Harry był przekonany, że Sirius jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. W związku z tym postanowił udać się do Londynu i uratować go. Po krótkiej sprzeczce Ginny przekonała Harry'ego, że ona, Luna i Neville też wezmą w tym udział. Luna wpadła na pomysł, by do Londynu udać się za pomocą testrali. Po dotarciu do Londynu udali się do ministerstwa, a następnie do Departamentu Tajemnic. Bellatrix Lestrange złapała Ginny i zagroziła, że użyje na niej zaklęcia Cruciatus, aby zmusić Harry'ego do oddania przepowiedni. Harry i reszta wystrzelili zaklęciem w półki, wiele przepowiedni uległo zniszczeniu, co spowodowało okropny hałas i zamieszanie w sali. Korzystając z okazji, zaczęli uciekać przed śmierciożercami. Ginny, Luna i Ron zostali odseparowani od reszty. W czasie walk Ginny pękła kostka u nogi i nie brała aktywnego udziału w dalszej części bitwy. Po walce wszyscy wrócili do Hogwartu. Ginny bardzo szybko opuściła skrzydło szpitalne, gdyż pani Pomfrey potrafi takie urazy wyleczyć w kilka chwil. Gdy po zakończeniu roku wracali pociągiem do domu, Ginny zdradziła, że zerwała z Cornerem. Ron ucieszył się z tego powodu, ale mina mu zrzedła, gdy dowiedział się, że Ginny zaczęła chodzić z Deanem.
Lato 1996 roku Ginny spędziła w norze z Harrym, Ronem i Hermioną. Pomimo tego, że musiała znosić miłość Billa i Fleur de la Cour, miała udane wakacje. Mogła ćwiczyć Quidditcha, grając z Harrym, Ronem i Hermioną, która była fatalnym graczem. Planowała dostać się do drużyny na pozycję ścigającego. W czasie wyprawy na ulicę Pokątną udali się do sklepu, który otworzyli Fred i George. Ginny kupiła tam swoje pierwsze zwierzątko, małego, purpurowego pufka pigmejskiego, któremu dała na imię Arnold. 1 września spotkała się w pociągu z Deanem Thomasem, ale spotkanie zakończył Zachariasz Smith, który nie dawał jej spokoju, wypytując o wydarzenia w Departamencie Tajemnic. Zmęczona jego towarzystwem, potraktowała go upiorogackie. Zobaczył to nowy nauczyciel eliksirów Horacy Slughorn. Ginny myślała, że zostanie ukarana, ale on zaprosił ją na lunch w swoim wagonie. Spotkanie to było częścią tzw. klubu ślimaka, do którego Slughorn zapraszał wybitnych uczniów lub tych, którzy mieli sławnych lub wpływowych krewnych. Na początku roku szkolnego rozpoczęły się testy do drużyn Quidditcha. Harry został kapitanem i po testach przyjął Ginny do drużyny na pozycję ścigającego. Po jednym z treningów Harry i Ron nakryli Ginny i Deana, gdy ci się całowali. Harry poczuł wtedy pierwszy raz, że Ginny nie jest mu obojętna. Gdy Ron zaczął kłócić się z Ginny, Harry zasłonił ją sobą, ale w głębi ducha przyznał Ronowi rację. Ginny odpłaciła się Ronowi, wytykając mu, że on nigdy nie całował się z żadną dziewczyną. Po tych słowach Ron próbował trafić Ginny zaklęciem, ale spudłował. Ginny spędziła święta z rodziną i Harrym w norze. Gdy w marcu Ron otruł się w swoje urodziny, Ginny odwiedziła go w skrzydle szpitalnym i oboje wybaczyli sobie swoje wcześniejsze zachowania. Ginny i Dean przeżywali kryzys i ostatecznie rozstali się w kwietniu po tym, jak Ginny oskarżyła go o to, że pomagał jej wiecznie przechodzić przez dziurę pod portretem grubej damy. W rzeczywistości to Harry, ukryty pod peleryną niewidką, otarł się o Ginny, gdy mijali się w wejściu do wieży Gryffindoru. Harry wypił wtedy eliksir szczęścia Felix Felicis, ale ten incydent tylko przyspieszył to, co i tak wkrótce miało nastąpić. Zerwanie z Deanem nie pogorszyło nastroju Ginny, a wręcz przeciwnie, stała się jeszcze weselszą osobą niż zwykle. W czasie finałowego meczu Harry siedział w gabinecie Snape'a, odrabiając szlaban. Gdy Snape pozwolił mu wracać, było już dawno po meczu. Kiedy Harry wszedł do pokoju wspólnego, Ginny rzuciła mu się w ramiona, a on wcale tego nie planując, pocałował ją. Ginny nigdy nie straciła nadziei, że będzie z Harrym i teraz jej marzenie się spełniło. Ginny zaczęła chodzić z Harrym, ale ich wspólny czas był mocno ograniczony z powodu zbliżających się sumów, które Ginny miała w tym roku zdawać. Ginny zdawała sumy pomimo tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Hogwarcie. Wzięła też udział w pogrzebie Dumbledora. Po pogrzebie Harry zerwał z Ginny, gdyż bał się, że Voldemort dowie się, co ich łączy i będzie chciał ją wykorzystać, by go dopaść. Ciężko było mu to zrobić, ale nie chciał narażać jej życia. Zaakceptowała jego decyzję, ale nie straciła nadziei, że znów będą razem. W 17 urodziny Harry'ego zakon Feniksa przygotował ewakuację Pottera do Nory. Praktycznie cała jej rodzina brała udział w operacji. Ginny w tym czasie miała czekać z matką na ich powrót. Kilka grup nie zdołało na czas dostać się do Świstoklików i Ginny zaczęła się martwić o ich życie i tylko częściowo ulżyło jej, gdy Harry bezpiecznie trafił do Nory. Kiedy okazało się, że George stracił ucho, Ginny pomagała matce opatrzyć jego ranę. Kiedy wszyscy członkowie jej rodziny wrócili, odzyskała spokój, jednak zmęciła ją wiadomość o śmierci Moody'ego. Przez następne kilka dni Ginny nie spędzała zbyt wiele czasu z Harrym z powodu ich wcześniejszego zerwania, jednak uczucie, którym go darzyła, nie uległo zmianie. Zbliżały się 17 urodziny Harry'ego i Ginny zastanawiała się, co mogłaby mu dać. Ostatecznie zdecydowała się na inne rozwiązanie. Gdy nadszedł 31 lipca, Ginny zaprosiła Harry'ego do swojego pokoju i pocałowała go tak, jak nigdy przedtem. Miało mu to przypomnieć o niej podczas wyprawy. Niestety te chwile przerwali im Ron i Hermiona, która próbowała zatrzymać Rona. Pierwszego sierpnia Ginny brała udział w ślubie Billa i Fleur jako druhna. Podczas wesela wszyscy zostali poinformowani przez patronusa Kingsleya o zamordowaniu ministra magii i o tym, że śmierciożercy przyjdą szukać Harry'ego wśród gości weselnych. Pierwszego września Ginny wróciła do Hogwartu. Wtedy Voldemort ostatecznie przejął ministerstwo. W związku z tymi wydarzeniami Ginny, Neville i Luna reaktywowali gwardię Dumbledora. Ginny wiedziała, że Dumbledore zapisał Harrymu w testamencie miecz Godryka Gryffindora. Razem z Luną i Neville'em została złapana na próbie wykradzenia go z gabinetu Snape'a. Za karę Snape kazał im iść nocą z Hagridem do zakazanego lasu i zakazał im odwiedzania Hogsmeade. Gdy nadeszły ferie wielkanocne, Ginny wróciła do Nory. Później Wesleyowie
zostali zmuszeni do ukrywania się u ciotki Muriel. Gdy Neville zobaczył Harry'ego, użył zaczarowanego galeona do wezwania wszystkich członków gwardii Dumbledora. Obiecał to Ginny, gdy ta wyjeżdżała na Wielkanoc do domu. Ginny przybyła do Hogwartu razem ze swoimi braćmi i Lee Jordanem, aby wziąć udział w szykującej się bitwie. Jej rodzice nie byli zachwyceni z tego faktu i nalegali, by dziewczyna wróciła do domu. Ginny nie chciała jednak siedzieć bezpiecznie w domu, kiedy jej rodzina będzie walczyć na śmierć i życie. Wtedy Remus Lupin zaproponował, by pozostała w pokoju życzeń do czasu zakończenia bitwy. Pomysł spotkał się z ogólną aprobatą rodziny. Mimo zakazu ojca, Ginny podjęła walkę, ponieważ Harry potrzebował pokoju życzeń, by unicestwić Horcruxa. W czasie walk zginął jej starszy brat Fred. Bardzo przeżywała jego odejście. Później pomagała przy opiece nad rannymi podczas bitwy. Gdy przybyli śmierciożercy z rzekomo martwym Harrym, widok chłopaka prawie złamał jej serce, a kiedy walki rozgrzały na nowo, została prawie zabita przez Bellatrix Lestrange, którą później pokonała jej matka. Po zakończeniu bitwy świętowała razem z innymi w wielkiej sali. Po zakończeniu II wojny Ginny i Harry kontynuowali swój związek. Ginny przez kilka lat grała w Quidditcha dla Harpies Holyhead. Przyjęła oświadczyny Harry'ego i w 2002 lub w 2003 roku wzięła z nim ślub, gdy dowiedziała się, że jest w ciąży, przestała grać w Quidditcha, by zająć się swoją rodziną. Aby być bliżej rodziny, Ginny rozpoczęła pracę jako korespondentka Quidditcha dla Proroka Codziennego. Z epilogu ostatniego tomu dowiadujemy się, że Harry i Ginny mają troje dzieci: Jamesa, Albusa i Lily. W 2014 roku w czasie Mistrzostw Świata w Quidditchu pojawiła się jako korespondentka dla Proroka Codziennego ze swoją rodziną. Wraz z nią z ramienia Proroka współpracowała Rita Skeeter, która przeszkadzała Ginny jak również innym w wykonywaniu obowiązków. Oburzyła się również, gdy Harry okazał publicznie uczucia swojej rodzinie, co uważała za chęć rozgłosu wokół swojej osoby. W dniu 1 września 2017 roku Harry i Ginny odprowadzili swoje dzieci na stację King's Cross. Wygląd. Ginny odziedziczyła wygląd po rodzicach. Była średniego wzrostu i miała piwne oczy, podobnie jak jej matka, oraz intensywne rude włosy, tak jak jej ojciec. Jej włosy miały intensywny lawendowy zapach. Ginny była uważana za jedną z najładniejszych dziewcząt w szkole magii i czarodziejstwa w Hogwarcie. Jej nietypowa uroda przykuwała liczne spojrzenia chłopców. Ginny była bardzo naturalna, nie nosiła biżuterii i się nie malowała. Charakter. Dorastanie z sześcioma braćmi ukształtowało w znacznym stopniu charakter Ginny. Była odważna i twarda. Nie byłoby niezgodne z prawdą stwierdzenie, że Ginny miała pewne zdolności aktorskie, które pozwalały jej kłamać w przekonywujący sposób. Ginny była bardzo utalentowaną czarownicą, obdarzoną ogromną mocą. Nie miała problemów z zaklęciami obronnymi, dlatego dobrze sobie radziła podczas spotkań gwardii Dumbledora. Była bardzo zdolna. Świadczy o tym fakt, iż profesor Slughorn zaprosił ją do swojego elitarnego klubu, do którego przyjmował tylko czarodziejów, którzy mieli sławnych krewnych albo duże zdolności magiczne. Potrafiła również grać w Quidditcha zarówno na pozycji szukającego, jak i ścigającego. Była dobra w lataniu na miotle. Etymologia. Imię Ginevra jest celtyckim imieniem żeńskim oznaczającym kobietę w wyścigu. To już koniec historii Ginny Wessey. Jeśli film Ci się spodobał, zobacz pozostałe odcinki, tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia.